Jestem drogie nagranie. Pobrane. Dobra. Jedziemy. Boże. Co jest, mama, do cholery? Przechwytywanie monitora. Kremu. O! Jeszcze raz. Tak i zrobiłem wjazd do klubu. Teraz tak, filmik numer 2. I teraz tak, szukajcie mnie, przyjrzyjcie się dokładnie. Słaba jakość. I teraz będę po lewej. Wbiłem do baru, w cholerę ludzi mnie poznało, ja w krótkich spodenkach. Barmani jak mnie zobaczyli, ochrona, wszyscy w szoku, co ja tam robię, bo wyjechałem na imprezę ze znajomymi. Dwie fajne dziewczyny zaczęły mnie tam zaczepiać, mega wytańczyłem, z pół godzinki fajnie się z nimi pobawiłem, z dwoma naraz i za chwilę będę po lewej stronie, widzowie, i patrzcie, co się dzieje tam. O, dostaję buzi Magical w pulik. Widzisz? No. Ale o co mi chodzi, widzowie? I słuchajcie tego. No i Magical już był wstawiony. Miałem trochę już dobrze. Pełen klub. I kto gra? DJ ten. Ten, wiecie który. A ja mówię przez cały klub. Ty ku! No tak było. Ty ku, tego faka mu pokazałem. On do mnie pokazuje faka, nie? I się odwrócił. I przychodzi do mnie ochroniarz. Taki młody, gruby taki. Mówi, chodź na górę. No mówię, zaraz będzie powie, nie? Czy co? Jakaś awantura będzie. Idziemy na górę. Trzech ochroniarzy, ten główny taki kierownik, ten szef i taki dwóch młodszych. Wiadomo jaki DJ, wiadomo jaki. Byłem w piekle, byłem w bajce i grał ten DJ. Spojrzałem mu się w oczy i on, o, nienawiść poczułem do niego. Ty cool, nie? Te dziewczyny do mnie, Daniel, uspokój się, tam tańczyliśmy, fajne. Malutkie to wiecie, jak się tak dwie fajnie kręciło. Mówię, w dupie, nie będę się przejmował tym DJ-em. No i idę do góry i ten do mnie ochroniarz. To ty się nad tym psem znęcasz? A mówię, co ty, mówię, pogięło cię? Mówię, nad jakim psem? Jeszcze chciałem powiedzieć, dla żartów, chyba nad szczurami, mówię, nie? No do mnie, czy znęcam się nad psem? Mówię, nie. Mówię, mnie dwa lata tutaj nie było i tak dalej, przyszedłem na imprezę. I ten. I on powiedział do mnie, ale ty masz zakaz wstępu do tego klubu. Ja mówię, z jakiej racji, mówię? Bo ten DJ to nagadał? No i tam właśnie ten ważniejszy ochroniarz powiedział, Daniel, idź się baw. I słuchajcie tego, wchodzę, pierwsze co do DJ-a tak, i mówię, wróciłem gnoju, mówię, nie? I wiecie co zrobił? Zobaczcie co włączył, zobaczcie co włączył, wiecie jak mnie wkurzył, znaczy nie wkurzył mnie, pokażę wam moją reakcję. Zobaczcie. Patrzcie jaką piosenkę włączył. Rocket puścił Agnieszka. To jest niemożliwe. No serio, ale... No. Kurwa, nie ma, kurwa, dostała czap! No i wam powiem, grubo było, nie? Lubię te piosenki. Ale mówię, dowalił mi tą piosenką, a ja dalej na parkiet. Ta flacha, co stoi, to jest flacha od widza. Kupili widzowie flachę. Ale dowalił, co? Nie. No. Ale wróciłem, wyszedłem, weszłem. Jako jedyny byłem w krótkich spodenkach. Fajnie się pobawiłem. Nudna historia miała być. No kurczę, teraz... Bardzo ciekawa to jest historia. Nie zgasił mnie. Historia życia, wreszcie coś. No.